Chyba już się włączyło. Dobra, no to dzisiaj mamy taki temat, jak zarobić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy dolarów dzięki jednej udanej inwestycji. Okej, teraz wiecie co, bo już wiem jaka jest przyczyna, bo niestety firma Skyway wysłała link dla wszystkich, mój link jako speakera, no i teraz ktoś się próbował zalogować jako ja, dlatego rozłączyło. Więc okej, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Dobra, już zaczynamy, bo już mamy sporo opóźnienia. Dobra, jeszcze raz. Dzisiaj się powiemy, jak zarobić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy dolarów dzięki jednej udanej inwestycji. Jest to propozycja dla każdego, obojętnie jakim kapitałem dysponujecie. Coś o mnie, jeśli ktoś mnie nie zna. Jestem przedsiębiorcą, od 5 lat zajmuję się zarabianiem w internecie. Staram się pomagać każdemu, oczywiście w miarę skromnych możliwości. A teraz przechodzimy jakby już do tematu. My jesteśmy w firmie Skyway Capital. Ogólnie jest to córka Skyway Investment Group. Jest jeszcze inna odnoga, ale my dzisiaj skupiamy się na tym projekcie. I teraz tak, takie podstawowe fakty. Dlaczego w ogóle powstał ten projekt? Dlaczego warto się nim zainteresować? Myślę, że każdy z Was się zgodzi, że dzisiaj duże miasta są przepełnione. Na jedną rodzinę przypada dzisiaj często już nie jeden, ale dwa samochody. W takiej sytuacji powstał projekt kolejki nadziemnej nazwanej Skyway. Ten środek transportu ma być nie tylko dużo tańszy, jeśli chodzi o koszta budowy w stosunku do innych środków transportu, ale ma być również dużo szybszy. Osiągać będzie 500 km na godzinę. Średnia prędkość podróży jest bardzo duża, a czas podróży jest bardzo krótki. Kolejka ta jest również niezwykle bezpieczna oraz ekologiczna. Zainteresowała się nią już m.in. Unia Europejska. O tym jeszcze będziemy mówić. I co jest bardzo istotne, Anatolij Junicki, twórca Skyway, realizuje ten projekt już od prawie 40 lat. Czyli to nie jest projekt, który powstał tak sobie od tak, tylko jest już realizowany sukcesywnie i my w tej chwili jesteśmy na końcowym etapie tego projektu. I co dalej za tym idzie, mamy niepowtarzalną okazję czerpania z tego tytułu ogromnych korzyści finansowych, o czym zresztą powiem za chwilę. I tak naprawdę wszystko to zawdzięczamy jednemu człowiekowi, czyli właśnie Anatolijowi, no właśnie przez to, że on się po prostu nie zniechęcił. Jak dla mnie po prostu jest to jednostka niezwykła, no bo rzadko spotyka się takie osoby, która ma jakiś cel i konsekwentnie go realizuje przez kilkadziesiąt lat, tak? No i dzisiaj powiemy o tym, w jaki sposób możemy zarobić tutaj nawet 1000%. Ale najpierw powiemy jeszcze coś o twórcy. No ogólnie jest to naukowiec, wynalazca, autor ponad 200 prac, około 140 wynalazków. No to chyba to mówi samo za siebie. Ja uważam po prostu, no, że to jest geniusz. Członek Związku Radzieckiego Kosmonautyki, prezes Skyway, dyrektor generalny, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Więcej o nim, gdyby ktoś chciał poczytać, to wszystko jest na jego stronie junicki.com. Tam są też takie wszystkie parametry techniczne, jeśli chodzi o projekt Skyway. Wszystko jest opisane od deski do deski. Czym jest Skyway? No to już tak mniej więcej mówiliśmy, ale jest to podwyższony system transportowy, w którym ruch jest zorganizowany za pomocą wiszących szyn, czyli to jest kolejka, która biegnie nad ziemią i ruch jest sterowany automatycznie, a prędkość jest do 500 km na godzinę, to już mówiliśmy. Tutaj takich kilka, nie będę tymi technicznymi szczegółami zamęczać, ale tak mniej więcej, jakie mamy rodzaje tych unibusów, czyli takich jakby tych wagoników miejskie, tak, czyli właśnie widać, że one sobie po prostu będą jeździć nad samochodami.
No i może się to wydawać tam wam to takie futurystyczne, ale jest to jak najbardziej realne. No po prostu jeśli na przykład już w Stanach czy gdzieś są takie korki, że w godzinach szczytu przejechanie z jednego krańca miasta na drugi to w ogóle graniczy z cudem, no to po prostu to jest konieczność, żeby takie coś wprowadzić. No i tutaj pokazujemy jeszcze inne projekty firmy, ale głównie oni się w tej chwili koncentrują na tym projekcie Skyway. Tutaj nie chcę się w te szczegóły techniczne za bardzo zagłębiać. Raczej powiem coś o samej technologii, tak? Jest ona całkowicie nieszkodliwa, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i ruchu. No jest bardzo tania, tak? To już mówiliśmy, że jest tańsza niż inne środki transportu, jeśli chodzi o koszta budowy, oczywiście. Tak, w swojej konstrukcji wykorzystuje mniej zasobów niż jakikolwiek inny środek transportu. Jakie są zalety inwestowania w Skyway? Co najważniejsze, możemy mieć tutaj dywidendy, które możemy otrzymywać przez całe życie. Również, co istotne, no to kapitalizacja właśnie 1000% zapewnia nam, że będzie zysk z tego projektu. Oczywiście trzeba będzie troszkę na niego poczekać, ale myślę, że na taki zysk warto czekać. I to tyle, jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy. Teraz jeszcze powiemy o tym, kto zainteresował się tym projektem, bo to nie jest tak, że oni już w tej chwili podjęli działania i toczą rozmowy z wieloma krajami. Tutaj mamy przykładowo Unia Europejska powiedziała, że chętnie zainwestuje 60 miliardów euro. Z tym, że bardzo istotna sprawa. Unia powiedziała, że da pieniądze, ale najpierw trzeba pokazać jej prototyp i pokazać jej, jak to będzie działać. I ten prototyp już jest zresztą budowany, o czym powiemy za chwilę. Tylko mówię, te kwoty tutaj, które są podane, to w tej chwili jest jakby zakontraktowane są te środki, ale te kraje tutaj czekają, aż będzie właśnie ten prototyp. A teraz powiemy o krajach, które nie czekają na prototyp. Prototyp, nie czekają na wejście na giełdę, bo firma ma wejść na giełdę, a już podjęły jakby realne działania, żeby współtworzyć ten projekt. I tutaj mamy Białoruś, Ekotechnopark. Został ten Ekotechnopark, czyli właśnie to jest jakby taki prototyp, budowany jest już od 2015 roku, a został zbudowany jakby z finansowania społecznościowego, czyli po prostu ludzie złożyli się na to, żeby to mogło powstać. A zgodnie z harmonogramem prac ma to zostać zakończone pod koniec 2017 roku. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Była również wycieczka, osoba z Polski, z naszej grupy też była. Jeśli ktoś by chciał dokładny harmonogram, taki jak idą te roboty, no to też jest do pobrania na Facebooku. I generalnie jakby, no jeśli ktoś ma wątpliwości, czy ta inwestycja to jest realna, to przykładowo ostatnio taki jeden Rosjanin przez taką aplikację Peryskop był tam po prostu na żywo i nam udostępniał wszystko na żywo, co tam się działo, tak? Czyli no może też każdy, jeśli ktoś chce, to oczywiście można się przyjechać do miejscowości Morina Gorka. Anatolij Junicki zresztą zaprasza, tak? I jest mnóstwo filmików, także jest to jak najbardziej przedsięwzięcie realne. Tutaj mamy różne papiery potwierdzające to. I co jest istotne, nie tylko Białoruś zaczęła budowę takiego prototypu, ale również zaczęła się taka budowa w Australii za sprawą australijskiego milionera, tak? Tam wcześniej pokazywałam kwotę, którą ma zainwestować Australia, jednakże tam to raczej była kwota, w sensie, że rząd miałby coś takiego zainwestować, a tutaj już prywatna osoba, czyli właśnie milioner, stwierdził, że już w sumie czemu nie zainteresuje się tym projektem i również będzie budował swój prototyp i tam już też się prace zaczęły, tak? Czyli oni nie czekają na to. No i co istotne, nie jest to taki byle kto, tak? Bo jest to osoba, która była wcześniej odpowiedzialna za planowanie transportu i infrastruktury w Australii. Zatrudniał Rod Hook 3,5 tysiąca pracowników, był komisarzem Australii odnośnie autostrad, tak? Teraz zajmuje się projektem Skyway. I w tej chwili na razie odchodzimy od tej Australii. A powiemy coś o tym, co ostatnio się działo w Bratysławie, tak? Jedna z osób z naszej grupy uczestniczyła w tej konferencji, no i bardzo nam miło podzieliła się z nami tym, co po prostu tam było, tak? O czym była tam mowa. I tutaj brało w udział w tej konferencji 250 inwestorów z Czech, Słowacji, Węgier. Gośćmi byli akcjonariusze, dyrektorzy Skyway.
Tak mniej więcej, tylko pokrótce powiemy, że oczywiście tematem konferencji była Skyway. Co istotna informacja, każdego roku ginie w wypadkach drogowych i kolejowych ponad 1,5 miliona ludzi. Ciągle ta liczba rośnie. Ja tak sobie właśnie teraz myślę w temacie, jak są teraz te ataki terrorystyczne, że rozumiem, że to jest straszne, ale tak naprawdę bardzo dużo osób ginie też w wypadkach, o tym się nie mówi, tak? A właśnie ta technologia ma być jakby no, takim powiedzmy remedium na tego rodzaju sytuacje. I co było tutaj tego ważnego na tej konferencji? Właśnie to, że ta technologia zapewnia 100 razy większe bezpieczeństwo transportu w porównaniu do tego, co mamy obecnie. Skyway zajmuje się kompleksowym zabezpieczeniem obsługą transportu oraz wszystkich innych systemów. Jest to lider światowy i generalnie do roku 2030 wchłonie 70 trylionów dolarów, tak? Czyli tu jest jakaś już prognoza niezależnego tutaj Instytutu Prognoz, że taki to będzie rynek. I wytworzy nowy rynek zbytu o wartości 500 bilionów dolarów, czyli jest to ogromna nisza, bo tak naprawdę no nie ma czegoś takiego. Oczywiście jest konkurencja do Skywaya, tak zwany Hyperloop. O tym jeszcze będziemy mówić, ale oni po prostu mają dużo droższy ten swój pojazd, a tutaj jest no to po prostu dużo tańsza. I Skyway jest to pierwszy projekt w historii ludzkości, który umożliwia uzyskiwać wielkie dochody mikroinwestorom, tak? Bo przecież firma mogła powiedzieć tak, po co w ogóle zapraszać takich małych inwestorów, no w cudzysłowie małych, tak, takich jak my, może po prostu porozdzielić te wszystkie akcje pomiędzy kilku gigantów, tak? I tak robią wszystkie firmy. A tutaj właśnie postanowili, że chcą też dać ludziom zarobić i podzielą się z nami też tym projektem, a my w tym momencie projekt ten współtworząc, możemy jednocześnie na nim zarabiać. I tutaj tak, no możliwość, jaka trafia się raz na 100 lat, no to, no bo tak, no akurat żyjemy w takich czasach, mamy możliwość uczestniczenia w tym projekcie. Obecnie jest ponad 100 tysięcy inwestorów z 75 krajów. Ponad 300 tysięcy ludzi wspiera technologię i zapisali się na darmowe akcje, tak? Dlaczego tutaj jest taka rozbieżność, że 100 tysięcy inwestorów zainwestowało, a 300 tysięcy ludzi wspiera? Ponieważ to w tym momencie wynika, że 200 tysięcy inwestorów po prostu założyło konto i odebrało darmowe akcje, bo jest 100 akcji gratis, tak? 100 akcji gratis po rejestracji, a 100 tysięcy zainwestowało. Oczywiście no lepiej mieć więcej akcji, zaraz powiem dlaczego. Do końca roku przewiduje się, że liczba inwestorów wzrośnie do 500 tysięcy. No ja uważam, że po tym evencie, który będzie teraz, za chwilę o tym powiemy, Międzynarodowe Targi Transportu, które będą we wrześniu, to może bardzo szybko wzrosnąć liczba inwestorów. I do tego, co istotne, na tym evencie, na tych międzynarodowych targach, firma podejmie decyzję, czy dalej będzie sprzedawać akcje takim osobom jak my, czy tylko już rozłoży te akcje między właśnie gigantów, tak? Dlatego no, warto też tutaj o tym pamiętać, że jest to wszystko ograniczone czasowo. Warto dzisiaj być w tym miejscu, gdzie za 10 lat będą wszyscy. No i tutaj w tym roku trwają zaawansowane prace nad kilkudziesięcioma projektami. Okej, jeszcze dalej odnośnie tej konferencji, bo naprawdę tam było dużo szczegółów, a my mamy po prostu no, informacje z pierwszej ręki, tak od osoby, która tam była, więc dlatego o tym mówię. Największe postępy odbywają się w tej chwili w Australii, Wietnamie, Afryce, Mongolii, Izraelu i USA. No i oczywiście na tej Białorusi, tak? Czas realizacji projektu o długości 100 kilometrów to no, minimum 2,5 lat, tak? Wszystko zależy od wiadomo urzędów. Tak naprawdę technologię Skyway potrzebuje 99% ludzi na planecie, szczególnie Afryka i Ameryka Południowa. No akurat niestety oni nie wiem, czy mają pieniądze na coś takiego. Okej, ten projekt znają doskonale wszyscy. Cała władza w Rosji na każdym szczeblu. Już było spotkanie też w Dumie Rosyjskiej 22 lipca. Okej, co dalej? Dzięki temu, że projekt uzyskuje kapitał przez crowdfunding udziałowy, coraz więcej ludzi o tym wie. Również władze w licznych krajach na świecie i nic już nie jest tego w stanie zatrzymać. To tak jak po prostu z telefonami komórkowymi i internetem. Więc tego projektu nie da rady już zatrzymać, po prostu już, no już za dużo ludzi w tym uczestniczy. Po konferencji tej, o której cały czas mówimy, została podpisana umowa o współpracy ze Słowackim Technologicznym Uniwersytetem w Bratysławie oraz, co bardzo istotne,
Minister Transportu i Infrastruktury Słowacji podpisał umowę o współpracy ze Skyway odnośnie wprowadzenia tej technologii. Też się tak zastanawiałam, czy Polska podpisze jakieś kontrakty, no ale niestety nie wiem, czy będą te środki finansowe. Ok, przenosimy się jeszcze do Australii, tak? 16 czerwca architektorzy i konstruktorzy z Dubaju byli tutaj w Australii, żeby zobaczyć po prostu, jak idzie budowa. To, co zobaczyli na placu budowy i w biurach, było dla nich wielkim zaskoczeniem, jak taka mała grupa ludzi, 170 pracowników, robi globalny projekt z tak wielkim rozmachem. No nie potrzeba dużo ludzi, ważne, żeby byli, że tak powiem, robotni. No oczywiście żartuję, generalnie widać, że po prostu te prace idą, tak? Tak samo tutaj, jak widzieliśmy te screeny z tej jakby filmy z Białorusi, to również też tam niektórzy mówili, że tam okej, tylko jedna koparka i tak dalej, ale już widać, że tam jest już zamontowane jest jakby taki konstrukcja i widać, że też te prace idą, tak? Także jeśli ktoś ma wątpliwości, mówiłam, można się przejechać, zobaczyć. Obecnie priorytetem jest właśnie ta budowa na Białorusi, ponieważ tak naprawdę jest to salon sprzedaży dla klientów, tak? Czyli przykładowo potem przyjdą te konkretne kraje, które już jakby wcześniej były wstępnie umówione i pokaże im się prototyp, tak? No i w tym momencie właśnie już jest podpisywanie umów, a podpisywanie umów oznacza sprzedaż kolejek, co oznacza zyski na giełdzie dla firmy i oczywiście dla nas, tak? Czyli na koniec 2017 roku będzie ten prototyp w Białorusi skończony. No i w tym momencie jakby będzie można pokazać światu to wszystko. Będzie ten transport miejski i towarowy, tak? Czyli zarówno ludzie mogą być przewożeni, jak i różne towary. Jeszcze odnośnie tej konferencji. Nawet ma tutaj powstać własna waluta na wypadek kryzysu finansowego. Tutaj jeszcze nic na ten temat nie wiem, nie będę więc tutaj domniemywać, czy to będzie kryptowaluta, czy jakaś inna, ale w każdym razie plany są duże. Jak Skyway w każdym razie zacznie sprzedawać technologię i zarabiać, dopiero może się starać o wejście na giełdę, tak? To jest logiczne, no, że z czegoś te pieniądze się muszą brać. To nie jest taki projekt wydmuszka w internecie, tylko to jest po prostu realna inwestycja. Najpierw firma musi zarobić, żebyśmy my zarobili. Pierwsze sprzedaże technologii zaczną się po dokończeniu budowy, tak? Tutaj to jest tak, jak mówiliśmy. W tej chwili też jest jedna ze strategii budowy tras polega na tym, aby zrobić konkurencję dla transportu lotniczego na odcinkach 500 do 1500 km. I teraz wreszcie przechodzimy do tematu właśnie tych międzynarodowych targów transportu. Nasza firma będzie właśnie we wrześniu na międzynarodowych targach transportu w Berlinie. Ja się oczywiście wybieram. Tutaj bardzo ważna informacja dla osób, które się potencjalnie by wybierały na ten event, tak? Odbędą się dwa oddzielne eventy, co jest istotne. Pierwszy event to są takie normalne targi. Można kupić po prostu sobie bilet przez internet, bo jest taniej. Też jest dokładne główne stoisko. To jeszcze będziemy te informacje udostępniać. Godziny otwarcia wystawy od 9 do 18. I tutaj będzie po prostu, no można podejść do stoiska firmy. Oraz jeszcze dodatkowy będzie stojak Skyway w holu. A drugi event to jest 24 września, konferencja Skyway. Tutaj bilety się już kupuje oddzielnie. Ja tutaj uważam, że na tym właśnie zwłaszcza warto być, no bo będą wypowiadać się praktycznie no, dyrektorzy firmy, tak? I to będzie w innym miejscu, bo to będzie na uniwersytecie. I co tutaj będzie? No właśnie będzie mówić właśnie ten Wiktor Baburin, czyli który się zajmuje tym budową tego prototypu na Białorusi. Będzie mówić Junicki, czyli sam twórca projektu. Tutaj jeszcze będzie prezentacja filmowa. No i oczywiście będzie można no, osobiście porozmawiać z twórcą, tak? Zadać mu wszelkie pytania. Jeszcze kilka informacji technicznych. Potem przejdziemy już do konkretów, czyli do zarabiania. W tej chwili wysokość tras to będzie 5 do 10 metrów nad powierzchnią Ziemi, czyli no to nie jest jakoś tak wysoko, tak? Żadna obecna technologia na Ziemi takich parametrów nie wypracowała, tak? Chodzi o opór powietrza 0,05 i tarcie 0,003. No ja akurat dobrze się tutaj na parametrach takich nie znam, ale uważam, że no, jeśli to wszystko działa, a wszystko wygląda na to, że tak, no to rzeczywiście muszą być, musieli bardzo mądrzy ludzie to stworzyć. Przy transporcie towarowym będą jeździły składy długie na 2 km z prędkością 120 km na godzinę. Jest też bardzo duże zainteresowanie tym transportem w Chile, Boliwii, Ekwadorze, Brazylii.
No, czyli generalnie tutaj jakby no bardzo wiele już jest krajów zainteresowanych, no nie jest tylko po prostu sprzedawać im tą technologię, tylko tutaj wiadomo, wszystko musi być najpierw skończone. I teraz przykładowo, tak, porównajmy. Ile kosztuje 1 km trasy Skyway? 3,5 miliona, tak? 3 do 5 milionów. Koszt budowy 1 km autostrady, no sami zobaczcie, 30 do 50 milionów, no przecież to jest 10 razy taniej, tak? Koszt budowy 1 km transportu podziemnego, czy przykładowo metro, 300 milionów. 300 milionów. No ja jestem w szoku. Koszt budowy 1 km Hyperloop, czyli to będą takie metro w tubach, to jest konkurencja właśnie, o której wcześniej mówiłam, jest też dużo, dużo droższa. Przed 3 laty, jak zaczęto zbierać fundusze na ten ekotechnopark, który jest w Białorusi, tak? Było ogromne ryzyko i dla odważnych dawano dyskont za 1 dolar 2500 akcji. Czyli teraz przechodzimy do tematu, ile w tej chwili te akcje są warte i ile będą warte w przyszłości. Czyli kiedyś było 1 dolar 2500 akcji. Po roku, uwaga, już widać, że te akcje drożeją, tak? Dyskont zmalał, za 1 dolar było 1500 akcji. Ryzyko dalej duże, tak? Po 2 latach dyskont wynosił za 1 dolar 750 akcji. Ryzyko maleje. Obecnie mamy za 1 dolar 200 akcji. Ryzyko spada coraz szybciej. Za rok dostaniemy za 1 dolar 20 do 30 akcji, czyli widać, jak to będzie szybko szło i dlaczego warto kupować je jeszcze teraz. A na koniec 2017 roku będzie to 1 dolar i jedna akcja, tak? To jest właśnie to genialne przebicie, o którym jeszcze będę mówić. Uwaga, to nie będzie jeszcze giełda, ale będzie już można zacząć myśleć o IPO, czyli Initial Public Offer, pierwsza oferta publiczna na giełdzie. W tej chwili mamy też już IZIN, międzynarodowy numer papierów wartościowych. Powstanie ekotechnoparku zmniejszy ryzyko technologiczne do zera, natomiast zawsze pozostaje ryzyko polityczne, tak? Wiadomo, że żyjemy w niepewnych czasach, które są już niezależne od Skyway. Obecnie inwestując w Skyway, stajemy się współwłaścicielami technologii, która będzie używana na całej planecie i będziemy mogli utrzymywać z niej dywidendy. Od 2018 roku będzie można inwestować tylko w adresowane projekty, czy np. na dane miasto, region, kraj. I dywidenda będzie również wypłacana. Rozmiar projektu jest ogromny, a międzynarodowy handel i współpraca jest bez granic. I teraz takie już informacje związane z zarabianiem. Na początku przyszłego roku powstanie wewnętrzna giełda na specjalnej platformie, na której będzie można się pozbyć akcji firmy matki, tak? Czy to nie będzie giełda taka, no w cudzysłowie, normalna, to będzie giełda taka wewnętrzna, że jeśli na przykład jakiś inwestor nie zdążył kupić, zanim się zamknęła sprzedaż akcji, to będzie można tej osobie odsprzedać. Oczywiście ja bym się tutaj wszystkich akcji nie pozbywała, a raczej bym poczekała też na tą giełdę normalną, tak? Bo tam będzie największa możliwość zarobkowa. No i tutaj możliwość otrzymywania dywidendy jest liczona na kolejne 100 lat. Na tyle to ocenia twórca projektu. Epoka ropy naftowej się kończy, nie dlatego, że jest jej mało, lecz przyszły nowe, tańsze, ekologiczne technologie, a jedną z nich jest Skyway. Tutaj jeszcze odnośnie tej konferencji, no, że najwięcej inwestorów przybywa w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, to dlatego, że w tych narodach powstała idea, aby jej się jak najszybciej dostać w ich ulubione miejsca wypoczynku i to właśnie będą oni jeździć kolejką strunową Skyway. No tutaj jest też propozycja, że w Polsce, żeby coś takiego powstało, też byłoby świetnie, no ale nie, na ten moment tego nie widzę, no chociaż chyba, że jakoś szybko się wzbogacimy. Tutaj jeszcze jest opinia właśnie osoby, która była na tej konferencji. Jaki jest przedział wiekowy inwestorów? To taka ciekawostka. Ponad 70% obecnych to były osoby po 50. Poniżej 50 było 20%, a poniżej 40 około 10%. A poniżej 30 no praktycznie można było zliczyć na palcach jednej ręki. No i generalnie taki apel, mamy nadzieję, że w Polsce będzie młodych inwestorów będzie najwięcej. Ja tak sobie myślę, że generalnie no, jeśli osoby 50 dominują, no to są to, sami przyznacie, są to osoby doświadczone, tak? Czyli osoby, które posiadają doświadczenie i dużą wiedzę na temat rynku. Ale oczywiście zapraszamy wszystkich inwestorów. No i teraz przechodzimy do sposobów zarabiania. Pierwszy sposób. Odpowiednio duże pieniądze za określony czas. A drugi sposób, odpowiednio duże pieniądze już dzisiaj. Omówię najpierw pierwszy sposób, chociaż oczywiście najlepiej łączyć oba. Pierwszy sposób polega na tym, że odsprzedajemy zakupione akcje na giełdzie. Możliwe, że będzie to już w 2017 roku.
lub giełdzie normalnej, tak? Najwcześniej 2018-2019. Firma prowadzi rejestr udziałów. Na pewno umożliwi nam odsprzedaż pakietu, więc o to się nie musisz martwić. Ty interesuj się tylko tym, żeby to było po korzystnej dla ciebie cenie, tak? Dlatego też mówiłam, że najlepiej nie sprzedawać wszystkich akcji na giełdzie wewnętrznej, no bo po prostu nie zostanie już nic na giełdę normalną, a właśnie tam będzie przebicie 1000% lub większe. Oprócz tego z firmy za sam fakt posiadania udziałów będziemy otrzymywać dywidendy. Tak jak mówiliśmy, okres otrzymywania dywidend jest nawet do 100 lat. Jeśli jeszcze nie rozumiesz, jak łatwo będzie można tutaj zarobić, takie kwoty, które może dla kogoś się teraz wydają no, jakieś takie nierealne, typu kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy dolarów, to pozwól, że ci wyjaśnię. Jedna akcja w tej chwili kosztuje 0,02, tak, czyli 2 centy. Jeśli zakupisz pakiet, w którym będzie przykładowo 500 tysięcy udziałów, a akcje wejdą na giełdzie po przewidywanej cenie, jedna akcja równa się 1 dolar, zresztą tam mamy w umowie, którą podpisujemy, tam jest wyraźnie powiedziane, że będzie jedna akcja 1 dolar, to właśnie jest ta pierwsza oferta wejścia na giełdę. Oczywiście to zależy też od wielu czynników, no ale tak jest w umowie. To masz na czysto wówczas 500 tysięcy dolarów, tak? Przykładowo, jeśli masz 500 tysięcy tylko akcji, jeśli masz więcej, no to więcej. No i tak naprawdę może się komuś to wydawać nierealne, ale jedna akcja Google wynosi 700 dolarów, więc 1 dolar za jedną akcję to naprawdę nie jest jakieś takie dziwne. Jest to do zrealizowania. I teraz mamy tak, najpopularniejsze pakiety ratalne. Przy opłacie 2 rat na raz dostajemy bonus, tak? Tutaj generalnie potem po rejestracji będzie można sobie w panelu te pakiety zobaczyć. I jeszcze są pakiety, które uposaża się na swoje dziecko. Czyli przykładowo, jeśli no masz dziecko, chciałbyś, żeby zapewnić mu przyszłość, no to może zamiast lokaty proponujemy tutaj udziały. Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, certyfikat będzie potem na nie przepisany. Jest specjalna strona w umowie na ten temat. Może jeszcze wrócę tutaj do tych pakietów. No tutaj generalnie mamy 25 dolarów pakiet 10 miesięcy, potem mamy tutaj bardziej popularny 50 dolarów pakiet na 8 miesięcy, no i tutaj mamy jeszcze po 100 dolarów i 200 dolarów również pakiety ratalne, oczywiście też są pakiety jednorazowe. Tutaj już pokazuję właśnie pakiety jednorazowe. No generalnie jakby no najtańszy pakiet to jest już 15 dolarów pakiet jednorazowy, ale no oczywiście nie opłaca się za bardzo, bo lepiej już zainwestować i mieć więcej akcji, ale jak mówię, no to jest dla każdego, bo zależnie od tego, jakim kto kapitałem dysponuje. I do tego zaznaczam, że 100 akcji dostajesz już na samym początku, tak? Tylko za samą rejestrację. Jeśli nie wiesz, jak zakupić dany pakiet, skontaktuj się ze swoim sponsorem lub osobą, która Cię zaprosiła na ten webinar. Jeśli byś nie wiedział, jak zakupić akcje, też jest taka strona zarabiamnaudziałach.pl. Ale najpierw proszę skontaktuj się z osobą, która Cię tutaj zaprosiła, po to, żebyś po prostu był w naszej grupie, żebyśmy mogli Ci pomagać, bo no często są jakieś problemy techniczne i coś trzeba wyjaśnić, więc dlatego wiadomo, że lepiej działać razem. No i oczywiście mówię, ilość akcji jest ograniczona i cena zakupu niedługo może wzrosnąć. Nie zdziwiłabym się, gdyby no, po tym evencie, co będzie w Berlinie, wartość na przykład tutaj akcji nagle skoczyła do góry. Albo w ogóle po prostu będzie ograniczona już możliwość zakupu akcji, bo na przykład przyjdzie jakiś gruby inwestor, spodoba mu się projekt i wykupi nagle bardzo dużo akcji, tak? A 400 miliardów, z czego połowę ma firma, no to jest cała ilość akcji, jaką w tej chwili dysponuje firma. Teraz przechodzimy do drugiego sposobu zarabiania. Jak ty możesz na tym zarobić już teraz? Jak się pewnie domyślasz, oczywiście jest to zarobek z programu partnerskiego. Prowizje są niezwykle duże i sięgają wiele poziomów w głąb, bo firma chce po prostu sowicie nagradzać osoby, które zapraszają inwestorów do projektu i nagradza nie tylko w akcjach, ale i w gotówce. Ja osobiście już trochę siedzę tutaj w różnych programach w internecie i no jeszcze nie widziałam czegoś takiego. Zaproszenie nie jest oczywiście obowiązkowe, tak? Ale no po prostu to jest jakby tylko kwestia tego, jakie masz do tego podejście, bo jeśli po prostu sam uwierzysz, że ten projekt jest wartościowy, może być to naprawdę szansa, która się zdarzy tylko raz z naszego życia. Nie będzie dla Ciebie problemem zaprosić kogokolwiek, tak? Ja to trochę też porównuję na przykład do Bitcoina, tak? Kiedyś Bitcoin dostawało się, jeden Bitcoin dostawało się za jednego lajka na Facebooku, a w tej chwili jeden Bitcoin jest warty 600 dolarów, tak? Także no, jak widzisz,
wszystko jest możliwe i może bardzo szybko to pójść do góry. Ty nikogo nie rekrutujesz, po prostu pokazujesz możliwość. Chcesz danej osobie pomóc, żeby znacząco w przeciągu kilku lat podwyższyć jakość życia tej osoby. No bo ja też powiedziałam, mogę poczekać te 2-3 lata, po prostu na to, żeby mieć jakąś konkretną, dużą kwotę. No i wiadomo, że z tą kwotą każdy zrobi, co uzna za stosowne. Jeśli ktoś nie będzie zainteresowany, jego strata, po prostu idź dalej. Też mamy stronki takie partnerskie. Jeśli ktoś by był zainteresowany, zarabiamy na udziałach.pl i tutaj po prostu podmieniamy Twoje ID partnera. Również prowadzimy w tej chwili cykliczne webinary, dlatego jest możliwości bardzo dużo. Powiem tak pokrótce o tym programie partnerskim, jak to wygląda. Pierwsza kwalifikacja partner jest to osoba zarejestrowana, która podpisała umowę partnerską na koncie osobistym. Od tego momentu partner ma możliwość uzyskiwania dochodów z czterech poziomów struktury. Tutaj widzimy pierwszy poziom 15%, drugi poziom 4%, 2%, trzeci poziom i czwarty poziom 1%. I tak naprawdę to jeszcze nie jest wszystko, bo firma daje też Tobie 7,5% z pierwszego poziomu w akcjach, tak? Czyli dodatkowo dostajesz nie tylko 15%, jeśli zaprosisz osobę w gotówce, ale również dostajesz 7,5% z pierwszego poziomu, czyli to jest tak naprawdę 22,5%. Wcześniej było 30%, w tej chwili jest 22,5%, ale tak czy siak uważam, że jest świetnie. Potem druga kwalifikacja, to znaczy, że jeśli ty awansujesz w programie, tak, to po prostu zobacz, tutaj zarabiasz coraz więcej z coraz większej liczby linii. Konsultant jest to partner, którego wielkość inwestycji prywatnych wynosi nie mniej niż 100 dolarów, tak, czyli tyle zainwestował. I w pierwszej generacji istnieją co najmniej dwie osoby z osobistą wartością inwestycji, co najmniej 100 dolarów. Wielkość inwestycji w pierwszej generacji z uwzględnieniem osobistej zainwestowanej kwoty wynosi co najmniej 300 dolarów, tak? Czyli te wszystkie tutaj osoby musi być wartość po prostu co najmniej 300 dolarów, żeby awansować w programie i wówczas zarabiasz po prostu z większej ilości linii. Kolejno mamy lider, tak? Lider już powinien zainwestować 200 dolarów i w pierwszej generacji już zaprosił 3 osoby, które zainwestowały co najmniej 200 dolarów, tak? I wielkość inwestycji w pierwszej generacji z uwzględnieniem osobistych inwestycji wynosi co najmniej 2000 dolarów, tak? Czyli no nie tylko jakby te osoby powinny zainwestować minimum 200 dolarów, ale razem cała wartość inwestycji w grupie powinna wynieść co najmniej 2000 dolarów. No i tutaj właśnie co się dzieje, bo lider zobaczy, już zarabia z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu, tak? Poziomów. Teraz mamy kolejna kwalifikacja master. On po prostu już powinien zainwestować nie mniej niż 1000 dolarów. Powinien posiadać trzech liderów, tak? Czyli co jest istotne, on musi trzem osobom nieźle po prostu pomóc, żeby po prostu one dobrze zarabiały. I wówczas, mając tych trzech liderów, w tym momencie jest właśnie masterem, tak? Czyli po prostu, no tutaj, no musi po prostu pomóc osobom, żeby one zarabiały, bo inaczej, no tutaj to nie pójdzie, nie awansuje. Mi się to bardzo podoba, bo po prostu to też wymusza pomoc. A wiadomo, z tą pomocą w różnych programach różnie wygląda. Wielkość inwestycji w pierwszej generacji wynosi co najmniej 5000 dolarów, tak? Czyli tutaj 5000 dolarów ogólnie w grupie i zobacz, ile już jest poziomów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć poziomów. OK, i dalej idziemy. Ekspert już musi mieć takich trzech masterów, czyli również musi tym trzem osobom pomóc naprawdę. I w tym momencie wielkość inwestycji w grupie musi wynosić co najmniej 10 tysięcy dolarów. I teraz tutaj jest to przedstawione mniej więcej, jak to wygląda. Jeszcze jest ostatnia kwalifikacja, top ekspert. Już mu się otwiera raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No tutaj już więcej, bo tutaj są jeszcze do 24 poziomu. Mu się otwierają kwalifikacje. I top ekspert jest partnerem, który zainwestował nie mniej niż 10 tysięcy dolarów i zaprosił również trzech ekspertów, tak. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze tutaj taka ciekawostka, że jeśli będziesz mieć jakby określoną sprzedaż, no może nie nazywajmy może tego sprzedaż, ale jeśli osoby w Twojej grupie będą kupować po prostu pakiety, inwestować, to firma daje Ci 1% do Twojej pierwszej linii więcej, lub 2%, lub 3%, w zależności od tego, ile masz jakby obrotu w grupie w danym miesiącu. Czyli po prostu do Twojej pierwszej linii będą doliczone te procenciki, będziesz zarabiać po prostu więcej, im więcej osób z całej Twojej struktury
z całej Twojej struktury będzie inwestować. Tak naprawdę wygląda to naprawdę bardzo obiecująco. Ja jestem bardzo, no po prostu w szoku, jak zobaczyłam ten plan marketingowy. Pokaż mi po prostu drugą taką firmę, która daje takie prowizje, nawet do 24 poziomów. I teraz tak, teraz przechodzimy do trzech najczęściej zadawanych pytań. Czy ten projekt jest realny? Jeśli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne, tak? Oczywiście ryzyko w każdym biznesie jest zawsze, ale jak sam widzisz, ten projekt jest zaangażowanych już tyle międzynarodowych podmiotów, a będzie jeszcze więcej, że ten projekt ma wszystkie znamiona, żeby odnieść szybki sukces. Drugie pytanie, kiedy firma wyjdzie na giełdę, kiedy otrzymam swoje dywidendy? Tak jak mówiłam wcześniej, giełda wewnętrzna będzie już w 2017 roku. Będzie można w panelu odsprzedawać akcyjnym inwestorom, a jeśli chodzi o giełdę normalną, no najwcześniej 2018-2019 rok. Jest to uzależnione po prostu od sprzedaży kolejek, tak? Jest to normalna sprawa. Firma musi zarabiać, żebyśmy my zarabiali. Tak naprawdę, jak teraz będą te targi, to już myślę, że może to wszystko przyspieszyć. Poza tym, jak firma zakończy ten prototyp w Białorusi w 2017 roku, to może już zacząć podpisywać pierwsze kontrakty, co znacząco przyspieszy wejście na giełdę. Oczywiście już firma w tej chwili nie zasypia przysłowiowych gruszek w popiele, a szuka potencjalnych inwestorów. I teraz ostatnie pytanie. Jak to możliwe, że firma już teraz sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie? Moje ulubione pytanie. Firma jest spółką akcyjną i ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów, tak? Nie sprzedaje akcji w takim przysłowiowym znaczeniu akcji giełdowych, ale sprzedaje udziały, które w przyszłości będą akcjami i ma też międzynarodowy numer papierów wartościowych, ma wszystkie pozwolenia. Poza tym po wysłuchaniu tej prezentacji chyba sam widzisz, jak dużo podmiotów międzynarodowych jest w to zaangażowanych. Przykładowo ostatnio minister transportu Słowacji podpisał kontrakt. Dodatkowo, jeśli masz wątpliwości, Anatolij Junicki osobiście zaprasza inwestorów na Białoruś na rozmowy, nie ukrywa się, tak chce się spotkać z potencjalnymi inwestorami. Tymczasem zapraszamy też również Ciebie na InnoTrans we wrześniu. Nie trzeba jechać na Białoruś, można jechać do Niemczech. I teraz certyfikaty, tak? Po zakupie pakietu wypełniasz certyfikat udziałowca. Podajesz tam swoje dane, żeby firma wiedziała, że ty to ty. Certyfikat wypełnia się od razu po zakupie pakietu jednorazowego, a po zakupie pakietu ratalnego dopiero po spłacie wszystkich rat. Trzeba też przesłać swój skan dowodu osobistego oraz potwierdzenie swojego adresu. Można też zamówić certyfikat do domu, ale nie trzeba, bo też osoby o to mnie się pytały. Rejestracja w firmie. Jeśli nie masz jeszcze konta, skontaktuj się z osobą, która zaprosiła Cię na ten webinar. Za samą rejestrację masz 100 akcji gratis. I koniec tej chwili. Teraz czas na Twoje pytania. Jeśli ma ktoś jakieś pytania, to zapraszam. Kiedy firma córka wejdzie i czy w ogóle wejdzie na giełdę wewnętrzną? No tak, ma wejść w 2017 roku. Czy giełda wewnętrzna to jest giełda? No, jak nazwa sama wskazuje, to będzie po prostu odsprzedaż pomiędzy inwestorami, a nie giełda taka, no, taka typowa, tak? Po co skan dowodu? Po to, żeby firma wiedziała, że ty to ty, tak? No bo po prostu to jest cała jest umowa, tak? Zresztą nie wiem, kto tą umowę czyta, bo oczywiście jest długa i jest po rosyjsku, ale są osoby, które ją przeczytały i no po prostu muszą mieć pewność, że na ciebie jest, te akcje są przypisane, żebyś potem mógł dostawać dywidendy. Nie dowodu, tylko paszportu. Na umowie jest numer paszportu. Okej. Nie, no generalnie ja wysłałam skan dowodu i to wystarczyło, tak? Jeśli ktoś nie ma dowodu, to może być paszport. Tak, czekam, jeśli są jeszcze jakieś pytania. Jest pewność z tej umowy, że otrzymamy te akcje? Nie, akcje już dostajesz od razu, tak? Akcje dostajesz już od razu. I po prostu firma też prowadzi specjalny rejestr udziałów. Ale jakby twoim potwierdzeniem też zakupu akcji jest certyfikat, tak? Jeśli zakupisz pakiet jednorazowy, dostajesz certyfikat od razu, a jeśli zamówisz pakiet ratalny, dopiero jak spłacisz wszystkie akcje. Czy oprócz certyfikatu wysyłają też umowy? Można zamówić, nie wysyłają umów, ale można zamówić certyfikat taki do domu też, także nie ma z tym problemu. Nie jest to wirtualne. No, można się przyjechać, mówię, do Białorusi albo do Berlina w tej chwili i można zobaczyć, że to nie jest wirtualne.
Jest pewność tej umowy, że otrzymamy te akcje, no to już mówiłam o tym. Justyna, słyszałam, że Skyway Invest jest na sprzedaż, nie trzeba czekać. Nie rozumiem za bardzo. Kolejka jest odporna na wstrząsy sejsmiczne. O kurczę, takie pytania. No, tutaj wcześniej było powiedziane, że żadna technologia nie wypracowała takich parametrów, więc myślę, że tak, i że po to właśnie jest prowadzone testy, które są prowadzone w tej chwili już, żeby wszystkie możliwości przewidzieć. Jak mówiliśmy, jest to kolejka bardzo bezpieczna. Czy będzie nagranie webinaru? Tak, będzie wrzucone na kanale Skyway Webinars na YouTube. Czy na certyfikacie jest podpis oryginalny, czy jakiś wydrukowany? No tego to ja nie wiem, bo jeszcze ja nie zamówiłam właśnie do domu, bo mam bardzo dużo tych certyfikatów i muszę się zebrać i wszystkie za jednym zamachem zamówić. Ale generalnie no jest tam, Thomson, twoje dane, tak? Na tym certyfikacie. A w kapitał trzeba czekać. Nie trzeba czekać na sprzedaż akcji, a w kapital trzeba czekać. Ale o czym, bo Invest Group to jest cała spółka, tak? A Skyway Capital to jest córka, tak? To jest córka. No i ty mówisz o, może ty mówisz o Skyway RSW, tak? No Invest to jest, no jakby no my przynależymy do Invest, tak? Możesz mówić ewentualnie o RSW, czyli to jest jakby druga córka Skyway Investment Group. To ja nie wiem do końca, co tam się dzieje. Jak będzie można odsprzedać akcje innym inwestorom? No, po prostu będzie można, na przykład w panelu będziesz miał, wystaw przykładowo swoje akcje na sprzedaż i to będzie taka giełda wewnętrzna, tak? A giełda normalna, no to będą inne tam zasady, ale jest pewne, że firma nam umożliwi sprzedaż akcji. Czy na tej samej stronie co teraz? No bo to jest giełda wewnętrzna, tak? Ja nie wiem, czy będziemy na tej samej stronie, no ale będzie po prostu strona, na której będziesz mógł sprzedać akcje innym inwestorom po cenie, którą uznasz za stosowne. Po jakich cenach? No to jest tak na przykład, ty jesteś na przykład Gambi w OneCoinie, tak? No to na przykład tam można sprzedawać innym inwestorom, tak? Ja dokładnie szczegółów nie wiem, więc też nie chcę nikogo wprowadzić w błąd, no ale tak, tak sądzę, że tak będzie po prostu racjonalnie, że ty ustalisz, za jaką cenę chcesz sprzedać akcję. Jeśli chodzi o giełdę wewnętrzną, no bo giełda normalna się dyktuje już jakby innymi prawami rządzi, tak? Ale będą tam ceny podane, czy sama ustalam? No to tak jak mówię, no to jeśli to jest giełda wewnętrzna, no to ty sama ustalasz ceny, ale giełda normalna, no to oczywiście, no to już są prawa rynku. Okej, czekam jeszcze, jeśli jakieś pytania. Jeśli jakieś pytania, co ja nie umiem odpowiedzieć, to też można potem do mnie napisać, to ja przekieruję po prostu do na przykład Natalii, która tutaj jest bardzo blisko dyrektorstwa, to odpowiem. Okej, to czekam, czy jeszcze jakieś pytania są. I generalnie za tydzień też ma być webinar. Czyli rozumiem, że do ciebie, do domu wysyłają tylko certyfikaty bez umów. No z tego co wiem, to bez umów, bo umowę to jakby potwierdzasz przy rejestracji, tak? No można sobie ją wydrukować. Możesz mnie jak skontaktować z Natalią. Ok, napisz do mnie na Skype'ie, to ja po prostu ci wyślę do Natalii kontakt albo numer telefonu do niej wyślę. Ok. To kiedy można kupować akcje za bezcen? Dobre pytanie, bardzo dobre. No ja myślę tak, no pomyślmy trochę racjonalnie, tak. No jeśli te targi, które będą we wrześniu, okażą się hitem i naprawdę po prostu ta wartość akcji pójdzie bardzo do góry, no to nie zdziwię się, że po prostu będzie już podwyżka cen albo będzie ograniczenie, jeśli chodzi o zakup akcji. Także ja bym raczej kupiła przed tymi targami, które są 20 września się zaczynają. Bo potem już no jest dużo niewiadomych, tak. Jeśli po prostu będzie to hit, no to pójdzie, myślę, że cena udziałów w górę. Okej, czekam jeszcze na ewentualne pytania. Jeśli na jakieś pytanie ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, to mówię, skontaktuję z Natalią, też możecie mnie łapać na Facebooku czy na Skype'ie. Dobra, to czekam jeszcze chwileczkę.
Okej. Chyba nikt już nic nie pisze. Dajmy jeszcze minutkę. Też prawdopodobnie za tydzień będzie webinar. Właśnie zastanawiam się, chyba zrobimy webinar techniczny. Czy miałaś kiedyś do czynienia z takimi akcjami innych firm? No wiesz co, tak, no na przykład jest, no nie chcę tutaj za bardzo też porównywać, tak? Bo na przykład jest powiedzmy no kryptowaluta OneCoin, tak? Oni generalnie, no jest podobna sprawa, czekamy aż wejdą na giełdę i wtedy, a już jakby w tej chwili tam jest to po prostu też ta giełda wewnętrzna, tak? Ale jeszcze de facto nie weszli na giełdę, a już sprzedają jakby możliwość zakupu tej swojej kryptowaluty. A jeśli chodzi o inne akcje innych firm, to tak jak mówiłam wcześniej, no inne firmy takich rzeczy nie robią, tak? Google, na przykład Microsoft, no czy ktoś tak coś takiego robił? Nie. To jest właśnie pierwsza firma, która dzieli się zyskiem z takimi inwestorami jak my. Tak, przydałby się webinar techniczny. Okej, no to możemy zrobić webinar techniczny. Ale to za tydzień. Troszkę bez sensu, jak nie ma umowy obustronnej. No ty jakby jesteś na certyfikacie, tak? I po prostu w tym momencie przy wypełnieniu certyfikatu generuje ci się właśnie umowa. I tam są twoje dane i są dane firmy, tak? Ale z tego co wiem, ona nie jest wysyłana do domu. Czy możesz napisać jakieś namiary na nagranie z tego webinaru? Tak, mogę. Okej, ale to potem tam wrzucę na grupie albo na Facebooku, tak? Dokładnie jak będzie nagranie. Ok, czy są jeszcze jakieś pytania? Kiedy należy wysłać skan dowodu? Zaraz po zakupie akcji czy po spłacie rat? Po spłacie rat. Chyba, że kupujesz pakiet jednorazowy, to wtedy od razu. Wtedy po prostu ci się wygeneruje My Certificat, jest zakładka i tam ci się wygenerują wszystkie dane. Ok, czy jeszcze jakieś pytania? Jak firma nie wywiąże się z tego, co obiecuje, to wtedy. No wiesz, ja uważam, że żaden biznes nie jest nigdy pewny na 100%, ale no to, co tutaj zobaczyłam, upewnia mnie, że to jest pewne, powiedzmy, na 99%. Ok, dzięki. Dobra, gdyby jeszcze jakieś pytania, to można mnie łapać na Facebooku albo Skype'ie. Gdyby jeszcze ktoś coś komuś przyszło. To dzięki w takim razie wszystkim osobom, które dzisiaj przybyły i miłego wieczorku.